Uli, cały czas jedziemy prosto główną. To jest. Przyjdź tu radio, pojazd trzeci gotowy. Czyli przyjąłem. Kolumna, ruszamy. Jedź. Czyli Sefo, dobra, ruszam. 40. Albo chuj, daj 50. Nie będziemy się wlec. W końcu my tu, kurwa, ustanowimy prawo, a nie kurwa oni. Wszystko zrozumiem. Zabić heretyków, zabić demonstrantów, spałować górników, ale żeby w taką pogodę... Wiesz, Uli, połapałem ci. Nie musisz moknąć na tym pieprzonym działku. A tak siedzisz za szybką, ciepłe ci dmucha na ryj. Tylko muzyki brakuje. Gdzie jest muzyka? Riggs mi obiecał, że będzie śpiewał. Riggs, płyta. Bagażniku, okay, sięgnę. Kurwa, widać, że na służbie zasadniczej nie był. Masz kurwa śpiewać. Chwila, znajdę jakąś melodyjkę. Żartowałem. No ja się domyślam, bo obserwuj. Dowódca nie chciałby tego słyszeć. Jakieś 500 metrów do wioski lub miasteczka. Nieważne jak to się nazywa, ale i tak niedługo pewnie zapłonie. Riggs, to jest twój dzień, może dzisiaj dziewictwo stracisz. Znajdziemy ci jakąś niebrzydką chłopkę. Będziesz mógł zamoczyć. Podoba ci się ta opcja? Ciepła, jak najbardziej. Może byś i martwa, jak wolisz. Dobra, Uli, wejdź już na 40 i zaraz będziemy wjeżdżali do miasta. Zaraz będziemy mieli duże skrzyżowanie. Jedziemy w lewo lub prosto. Jak wolisz. Na pewno nie w prawo. O kurwa, coś tam płonie. Uj, podjedźmy bliżej, może demonstranci. Przed nami sił coś. Biorę. Tu w... prosto. Prosto, prosto. Coś zimno im było? Opony balą. Pierdoleni. Nie przejmują się ociepleniem klimatu, tu w prawo. Nikogo nie ma? Stoi przed nami. O, są przed nami demonstranci. Dobra, zatrzymaj się, Uli, przed pasami. Stoję. Chigisef, jakieś 60 metrów ode mnie, demonstranci na głównej drodze. Przełem, jak się zachowują? Chigisef, na razie wyglądają, jakby spacerowali. Powoli podjeżdżamy bliżej. Dobra, podjeżdżaj powoli. Drugi pojazd niech zabezpiecza tył. Strzelec. Podjedź na 10 metrów i zatrzymamy się. Dobra, stój. To może się rozchodzą już. Chigisef, wygląda to tak, jakby tłum się rozchodził. Dobra, podnieś do przodu. Dobra, jak się rozejdą, to jedziemy dalej. Chigisef, puszczam serio strzelawczą górę.
Riggs, przed nami, nad głowami, strzel krótką serią. Czekaj chwilę. Do przodu Uli. Tu w prawo? Przeciwnik po prawej! Strzelaj! Stój, Uli, stój! Riggs cały? To był ktoś uzbrojony? Cały. Czekaj, sobie potwierdzam. Jeden lub dwa kontakty, wszystkie zlikwidowane, skanujemy. Okej, przyjął. Jest jeszcze przed nami, tutaj za murem. Po lewo. Po lewej stronie drogi. Strzelcy, oczyścić wszystko, co widzicie w swoim polu. Potem musimy dokładnie sprawdzić to miasto. Czyli jeszcze? Co z tymi cywilami? Podejdź do przodu. Czyli self, mamy więcej kontaktów, na razie się oszczeliwujemy. Uważaj, Riggs. Prawej jest moździerz. To jest? Gdzie? Stój! Znaczy zabity, jaki moździerz? Ale że tutaj stoi. Jest jeden przeciwnik, po prawej, za murem, za płotem. Likwiduj. Nie widzę. Na godzinie czwartej. Poczekamy tu jakąś minutę, skanujemy. Leżę. Nie musimy wysiadać. Za sewem. Jeżeli widzicie więcej kontaktu między budynkami, to nie wiem. Tam. W takim razie zarządza postój, strzelcy zostają w pojazdach, reszta wysiada i musimy sprawdzić dokładnie to miasto. To ja go nie widziałem. Zatrąb na chuja, niech nie podchodzi. Pierdala. Dobra, Uli, podejdź jeszcze kawałek bliżej. Za te pasy, wyjedź między te dwa budynki. Przejedź chuja. Dobra, cywile nie są agresywni, na razie można ich zignorować. Podejdź jeszcze kawałek, podejdź. Szukamy ludzi uzbrojonych. Dobra, stój. Riggs, skanujesz. Tak jest. Słyszeliście to? Nie. Nie, potwierdzam. Co to jest? Co? Co to kurwa jest? Uwaga, z tyłu! Patrz przód, Riggs. Co jest, o, Riggs? Riggs, mów do mnie! Z tyłu coś się dzieje, dobrego. Patrz, nie wysiadać. Z tyłu zaatakował nas zombiak. Cel został zlikwidowany, był bardzo agresywny. Pełna gotowość. Dobra, Riggs, z przodu patrz. To nie jakiś agresywny cywil, nie wiem co to było. Co to zombie? Team drugi ma rannego. Jedynka, uzwyczajcie swoją stronę. Każdego agresywnego likwidujcie natychmiast. Dobra. Uli, na razie wysiadamy. Riggs, osłaniaj. Jest. Uli, patrz te przejście po lewej, żeby nic nam nie wyszło. Ja biorę przód i prawo. Tego kurwa więcej. Zieloni u was bez strat? Zieloni komplet, 90% życia amunicji. Zrozumiałem. Teraz to i ja słyszę. Uwaga, złe, coś dziwnego. Przygotować się. Kolejny agresywny. Riggs, patrz cały czas w przód. Nie interesuje cię ty. Zlikwidowany. Słyszę. Dowódco, co to kurwa jest? Nie wiem, ale cywile dostałem pierdolca. Jakby jakaś infekcja. Właśnie sprawdziłem trupa jednego z uzbrojonych. Ma przy sobie broń AK, stalowy hełm i najnowsze RPG-7. Zrozumiałem. Już wiemy, kto za tym może stać. Każdy dowódca.
to jest? Nie wiem. Kuli? Co jest? Nie wiem, coś mi się tam ruszało. Spokojnie, może nie tankować. Co, słyszysz? Jeszcze raz, powtórz. Pośpieszę się z tym rannym, nie podoba mi się ta sytuacja. Nie wiem, czy się go udało doratować, chyba co? Zaraz się zamieni jaka kurwa. Patrz sobie tu jest, bo już tam to coś idzie. A gdzie jest? Leży. Chodzi na Soul List. Tam są ludzie. O, Kermit jest... Jakieś dziwne obiekty zbliżają się... South. Zachowują się nieludzko, likwiduję. Kermit. Badniesz nie żyje. Nie odraftowaliśmy go. Rix, to są cywile. Kermit, wchodź. Daję mu do zrozumienia, żeby odszedł. Tam leży. Jala, chyba. Drodzy, dobra. Pierdale, coś niedobrego się tu dzieje. Dowódca, to wie jak pocieszyć. Rodzy się. Żołnierze, zachowajcie spokój. Ci cywile pewnie się czegoś naćpali i teraz pajacują. Ty się jebani akrobaci. Dowódco, oni się pewnie czegoś naćpali. Dobra, zieloni, pilnujcie swojego kierunku. Spróbuję opanować sytuację. Nadchodzą kolejni, ale ci już nie wyglądają jak zwykli cywile. Macie zgodę na otwarcie ognia. Bardziej ciaśni. Dobrze jest, kurwa, nie panikuj, żołnierzu. Pilnuj swojego sektora. Zachciało wam się brać, kurwa, narkotyków, a masz, kurwa. Wypierdalać to. Demonstracji się kurwa zachciało. Sefa, może jedźmy dalej z tą. Jeśli poza... Mamy opanować sytuację w mieście. Bieram. Dowódca, tu Sef melduje, że w moim perymetrze protestanci uciszeni. Dobra, za dwie minuty ruszamy, jeszcze sprawdzimy tylko okolice. Co dziwnego się tu dzieje, tych mutantów jest więcej, nie możemy teraz sprawdzić całego miasta. Jedziemy pogadać z tym profesorem, może on nam coś ciekawego powie. Dowódca, co miał na myśli mówiąc mutanty? No widziałeś, co się tu działo z tyłu? Nie, dowódco, wyglądało to tak, jakby grupa demonstrantów się naćpała i atakowała nas na oślep. Tak, ale jeden miał siłę, kurwa, jakby się... nie wiem. Dobrze naćpał. Dlatego dowódcy mówią, że się naćpali. Trójka gotowa, martwy zapakowany na pojazd. Przyjął jedynka, pakujcie się. Żegi, zieleń gotowi. Ruszamy. Dobra, jedź do przodu. A skrzyżowanie prosto? Tak. W lewo. Prosto, do fabryki. Prosto i następna w prawo. Ale ich po prawej.
Demonstranci pierdoleni. No w prawo. Ja myślałem, że jakiś trup leży. To konar drzewa. Ojo. Dobra, Uli. Rzuć na 6-0. Jakby co, Uli, pamiętaj, do czego służą wycieraczki. Tak, będę cię zmazywał z szyby. Jakieś światła przed nami. Ktoś się pali. No podpalają opony demonstranci pierdoleni. Prawej to fabryka? Następny... Nie, dalej, prosta jedź. Za 50 metrów w prawo. Tutaj w prawo. Ktoś do nas strzela? Nie wiem, nie słyszę. Słupek przed nami tylko widzę. Nie potwierdzam. Jakiś człowiek? Kolejny demonstrant? Kurwa, ile ich tu jest? Ostrzegawczy. Nie widzę. Jedź, Uli. Zatrzymaj przed fabryką, chwilę się rozejrzymy. Jacyś cywile przed wami. Zatrąb. Ostrzegawcze. Duża grupa. Dobra, nie strzelaj, nie strzelaj. Czyli sir, to był tylko ostrzał ostrzegawcze? Okej, gdzie? Rozstrzelacie tylko tych agresywnych. Ktoś do nas strzela. Rick cały? Cały, nie czuję, żeby ktoś do nas strzelał. Ja słyszę, że ktoś do nas strzela. Wow, co to jest przed nami? Stój, stój, stój! Ognia. Czy to widzisz? Likwiduj. Czy gisę w fabryce pełno namiętnych ludzi? Pełno czego? Uzbrojonych i naćpanych ludzi. Dobra, ładujcie do nich, ładujcie. Siedź, Uli, siedź. Uważajcie tylko na kolesia w białym dziadku, to może być nasz profesor. Ktoś do mnie strzela, bo mi się lampa dymi. Nie spotwierdzam, przed nami są... Likwiduj. Cholery. To chyba. Okej. Da radę zabijać fabrykiem? Czyli ser... przebiłem się przez mur, tak naprawdę na razie wszystko czysto. Kurwa! Okej, okay. Jeden... Raczej twój Humvee ze strzelcem zostaje przy wjeździe, reszta do środka. Wbijamy się do fabryki. Dobra, Uli. Przyjąłem. Tak? Spróbuj poprawy sforsować mur. Nie da się. Jasne, czysty. Nie da się? Nie da się. Użajcie, słuchasz tam więcej. Kurwa, dobra, wszyscy z wozu. Co było? Nie wiem. Kurwa, poprawę z ich więcej. Strzały jakieś. Sektory, panowie, sektory. Zdjęty. Pojebało ich, że ich tak wygina? Po prawej, Uli. Dobra, wchodzimy. Kuloodporni jacyś. Za mną. Nie wiem, czego oni się naćpali. Trzymać ten róg, trzymać ten róg. Uli, trzymaj róg. Rix, za mną. Gdzie jest Rix? Za tobą. Trzymaj lewy, trzymaj ten róg i trzymaj w kierunku southwest, dużą drogę. Ktoś do mnie strzela, nie widzę skąd. Tam. Dzięki. Czyli z Indorem zabezpieczamy nasze tyły. Przyjął, pilnujcie wejścia. Ja ruszam z 7.
gdzieś jest na south. Riggs downie. Jestem. Riggs, przeskocz do tego blaszaka na west i trzymaj nam ruch, jak my będziemy przeskakiwać. Skacz. No, ci wyglądają sobie na normalnie, nic nie podchodzi jeszcze. Dobra, ja będę za wami. Trochę... Oh, trochę... Uli, dołącz do niego. Prawie coś tam uważa, czy po was jest. Jeden chyba się powrócił przy obiedzie, ale to jest tak. Riggs. Jestem. Przejdź Riggs dalej, przejdź Riggs dalej, zostaw miejsce. Uli, dołącz. Dobra, ale dawaj, jak czyli dołącz. Za nami wszystko, możesz iść. Ruszaj. Ruszaj, czyli ja będę plecy brał. No. A gdzie jest Kerwin, ty i Radzia? To przechodź. Ruszę dalej. Ruszaj się. Dobra. Przechodzę. Dawaj, dawaj, czyli. Dobra, sprawdzimy najpierw te blaszek po lewej tej części. Zamykamy się. To otwórz. To otwórz. Wchodzimy. Lewa czysta. Lewa czysta. Ktoś jest w środku? Nie ma. Dobra, wychodzimy. Bieg za mną. Czyli wróć tu do nas, żebyś nie zginął. Jestem przy tym budynku, z którego dymiło. Czysta. Wychodzimy. Gdzieś słychać, mamy strzały pojedyncze. Gdzie on kurwa jest? Tam poszedł gdzieś, stoi. A, dowódca kurwa, zaraz stracimy dowódcę. Bieg, 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 bieg. Mi się wydaje, że gdzieś to są tam dalej gdzieś. Przed nami. Czego oni się naćpali? Nie, ale nieźle się powyginali. Ładuję. Dobra, idziemy dalej w głąb. Będziesz potrzebował taśm ulitą. Dobra. Magazyny czyste. Chodźmy dalej, dobra, za mną. To się dymi, zostawmy to może później. To się zgasi ognisko. Kurwa. Nie wejdziemy tu. Do ściany, do ściany. Ostrzał west. Ja zabezpieczam south. Patrzę west. Na west jest wieża, jest płot, dalej wieża, między tym płotem a wieżą siedzi gdzieś. Dobra, skaczę pierwszy do tego białego budynku na south i po kolei za mną. Ruszaj, Riggs. Jestem, następny. Man, 100 meters, left! Biegnij, czyli. Zabij za go, wiem. Następny. Biegnij, czyli. Ruszam.
Dobra, idziemy dalej. Budynek mamy jakieś po prawej, sprawdzamy? Czekaj. Czyli czekaj. Zamknięte. Dzięki Radzie, odbiór. Przychodzę. Nie wiem. Na Radzie, tu dzięki, odbiór. Spokój. Co jest tak, to chuja? Czysto. Tylko 200 metrów przed nami chodzą cywile. Odbiór. Gdzie to było? Wziąłem. Mamy dziurę w ścianie po lewej, uważajcie. Przed nami, przed nami, przed nami, przed nami. Mamy dwa kontakty na north. Jak nie możesz zlikwidować, to się cofnij. Rannego trzeba ciągnąć. Rick, schodzisz pod lufę. Nawiąż kontakt z Kermitem, powiedz, gdzie są ranny. Jeden więcej. Kermit nie żyje. Urodzi się Dorem. Dwóch nie żyje. Jeden więcej. No mi się wydaje, że dwóch zje. Czygi mów proszę na radę. Czygi? Trader? Zmarszałem sobie. Złość swoją pozycję. Medykiem jestem. Odbiłeś? Tak, tak mi się wydaje. Poprawił. Pozycja 141086. 141086. Przyjął. Mam iść do was? Z 7. Nie wiem. Pilnuj. Zabezpieczaj. Was jest tam dwóch, tak? Tak, zgadza się. Dobra, zostawcie hamika, musicie tu przyjść obaj. Po co go podnosisz? Patryk, patrzyłeś co mu jest? Uli, dawaj, ruszamy do tego. Poczekaj, czyli bo tutaj... Rich, tu radzi odbiór. Już go badam. Bandażuję tors. Możecie, muszę mieć ostrzał sporadyczny. Daję morfinę. Po co morfinę? Zabandażowałeś go? Masz więcej rozumu jak kura, żeby nie stać na podwórku. No właśnie, a ty, a Rix mu morfinę podaje. Jeszcze nie podaję. A z niego leci jak z zarżniętej świni. Z twojej strony lewa noga. Nie, wszystko jest okej. Okay. To daj mu jeszcze, dałeś mu tą morfinę, to daj mu morfinę. Potrzebujemy krwi dla niego chyba. Brak tętna, robię RPO. Widzę światło waszego tarek, kierujcie się na Southwest. Sprawdź ten, no. Przejął. Na głowie? Przejście już macie czyste. Z tego dużego budynku pod nasz biały. Zgadzam. Wyczuwam ten. Dlaczego jeszcze ubezpieczam waszą prawą? Ciśnienie. Ja robię RKO cały czas.
Co z Sewem? Pompuję go. Udało mi się spalić się. Jakby co, to rób mu RKO. Cały czas. Robię. Radny jest za budynkiem z drugiej strony. Nie powinniśmy płacić pieniężny? Mi się wydaje. Potrzebna mu jest krew. Co z nim? Nieprzytomny trzeba, krew mu jest potrzebna. Opatrzony jest. To mam. Podawać mu krew? Tak. Do odbytniczy no. Najlepiej. Tego cały czas ten RHO robię. Dobra. Nie wyczuwam ten tam nic się nie. Spoko. Kurwa, ale się powyrabiało. Cały plan w pizdu. Miał być płyn na porost włosów, a wyszły jakieś mutanty czy zombie. Ja jebie, panowie, ja tu zostaję do końca sam, zjebałem i sam to naprawię chyba. Tyle ma do powiedzenia nasz profesor. Ty podpytaj się go jeszcze. Poczekaj, podałem krew, jeszcze ciśnienie sprawdzam. Ja cały czas RKO robię. Nie ma ciśnienia, martw. No poczekaj, na drugim piętrze w laboratorium budynek z kominem są wyniki moich badań. Dwie teczki na oddzielnych stołach. Dostarczy papiery do przełożonych. Martw. Martwy niestety. Budynek z kominem. Jest na azymucie 70 od naszej pozycji. Potrzebuje więcej krwi. Niestety. Jest martwy. Martwy me. Daj moje epinefrynę. Okej. Okay. Będzie żył? Nie. Dałem mu adrenalinę. Nic z tego. A poległ za ojczyznę. Chyba, że rady nie chcesz. A tam jest naukowiec? Tak. Na tak, no, czy z nim rozmawiał? Okej. Okay. No kurwa, robi eksperymenty, to trzeba raczej uważać. Kurwa, ale nie, ty, słyszałeś co mówił Czigi? On robił ten preparat na porost włosów podobno. Kurwa mu wyszło, kurwa. Tak chyba bardzo mu nie poszło. Kurwa, nalał kwas do wody, dajcie spokój. Chyba jak mu nie wyszło, to wodę do kwasu. Dobra, nie jest to istotne, chemicy młodzi. Okej, ruszamy do budynku z kominem. Na zmucie około 70. Czym to dokumenty? Prawa czysta, pilnuję. Mam lewą. Jak dojdziecie do końca, dajcie znać, dołączymy. Radio, chodź, zwijamy. Kuli, dołącz do nas. Radio, chodź. Nie, Radio jest tutaj. Ktoś tam za... A, to Sef został. No, to Marcy Sef. A ja z nim gadam jak z Radkiem.
Dobra, gotów. Ile zdejść do budynku? Nie wiem. Kuli, ile taśm? Starczy na razie. Taki? Ty jeszcze nie? Nie, nie, dziękuję. Chyba to jest tutaj? Jak ty wejść? Z drugiej strony. Drabina jest przede mną. Na komin. Boże kurwa, przez komin się wchodzi, ja pierdolę. Co ja, święty Mikołaj? Tu są drzwi. Da się. Otwierać? Otwieraj. Otwieram. Dobra, wchodzimy. Co tu kurwa się jara? Prawa czysta. Lewej drzwi. Przyszukujemy cały budynek. Coś tam leży, uważajcie. Otwiera. Oze. Ale masakra, po lewej czysto. Po lewej czysto do końca. I w dym nic nie widzę. To ten... Kurwa, porost włosów, tak? To... No, ten, chyba szafem. Coś nie pykło. To przez odżywkę pewnie. Na pewno. Drabina na górę. Tam były schody na górę. Drzwi. Otwieram. Dobrze. Dobra, jeden ze mną na górę. Czysta. Idę. Po prostu nadymione, jak to mało widać. Są drzwi. Otwierasz? Otworzysz? Tak, nie wiem. Ty otworzysz? Otwieram. Okej, wchodzę. Coś tam jest, stół jakiś. Jest stół. Okej, na górze znaleźliśmy to, czego szukaliśmy. Co to? Co? Dobra, wyżej już nic nie ma, tam jest tylko wyjście na dach, możemy schodzić na dół. Dobra, schodzimy, wychodzimy z budynku, kierujemy się w stronę wyjazdu z fabryki. Nic tu po nas. Znalazłem jakąś teczkę z dokumentami. Twardogłowi się tym zajmą. Brawo. Lepiej się poczułem, jak wyszedłem. No, bez kitu. Gdzie się oparzyłeś? W palec. Grzebalec. Przeżyjesz! Kurwa cię wytrzymać. Palec odbijał, kurwa. Co to jesteśmy, kurwa, przy szkolu? Gdzież dalej?
ekipy? Tak, przewroty mogę? Okej. Okay. Wygląda na to, że jesteś zdrowy. Nie no, bo skoro tam się pali ten substancja do wieży, nie wiadomo, czy się coś nie zamieni. No, wiem, ale... Dawaj na górę. Rix na górę. Do tego, którym przyjechaliśmy. Uli, w którym ty siedzisz? W tym, do którego świecisz. Ten, tak, ten, w którym przyjechaliśmy. Jesteś? Oliwasz stoi obok, uzbrojony w 50. Nasz stoi przodem do wjazdu. Przodem do wjazdu stoi mój, ten nieuzbrojony. Uli, tutaj nie mam 50 w tym, w którym siedzisz. Kurna, w nocy wszystkie koty czarne. Ktoś nam auto poprzedstawiał. Nie, my tak staliśmy, Uli. Tylko oni zaparkowali koło nas. Tyłem do wjazdu, proszę cię. Można cię będę cofał? Tyłem? Zieloni jadą naprzód kolumny. Dobra, jestem za wami. Czerwoni muszą się ruszać. Jedziemy dalej według trasy wyznaczonej. Trzeba sprawdzić legal. Uli, rozjedź. To są cywile. Jakimś amoku. Histeria tłumu. Najgorsze jest to, że rzucają się pod koła. Właśnie widzę. Włączcie wycieraczki. U mnie nie działają. Tu w prawo, nie? Ciężko powiedzieć. Czekaj. Masz tablet? Co mam? Tak, a później będzie, żeby jesteśmy ci źli. Tak, prawo. Sorry. Kurczę. Słyszałem, czy mi się wydawało? Nie słyszałem. W tym aucie mało słychać. Jakieś światło widzę? Czy widzę, słuchaj. Prosto. Następne skrzyżowanie też prosto. Nie masz Androida, Uli?
Mam, widzę. Okej. Odpał, bo mi trochę, nie, mi trochę przeszkadza. No dobra, teraz powoli. Znowu płonące opony przed nami. Rykada. Tym razem zachowamy większą odległość od nich. Barykada na drodze. Przyjedziemy. Dasz jakoś objechać? Potwierdzam. Dawaj. Tu w lewo jest droga jakaś. Jedź, dawaj w lewo i w prawo od razu za budynkiem. Czysto? Za budynkiem w prawo. Działo. Nie wiem. To jeszcze pustka. To jakieś dziwne wraki leżą poukładane. Wow, wow, wow. Coś was strzelało? Co, albo na coś wjechaliśmy, nie wiem co to jest. Widzę coś dziwnego na drodze. Omijacie lewą stronę chodnikiem. Mamy auto zepsute. Moje jeszcze działa. Powoli jedziemy. Riggs, po lewej, Riggs. Za budynkiem, za siatką, na godzinie 8 od nas. Ktoś leżał. Uzbrojony? Riggs dostał. Muszę się gdzieś zatrzymać, trzeba go opatrzyć. Jest uzbrojony kontakt, podjeżdż dalej. Tu jesteśmy wystawieni. Wjedź w jakieś zasilone miejsce, w to podwórko. Koło przystanku w lewo skręcę. Dobra, ja wjechałem pod wórką, załatwię tego skurwysyna. Zlikwidowany. Jeszcze. Pod... Dobra, robimy postój, ogarniamy rannego. Opatruję Riggsa. Czyścizna. Okej, podjeżdżacie. Brak tętna. Mamy rannego.